witajcie na moim kanale. Witam Was w nowym roku 2020 i od razu życzę Wam wszystkiego najlepszego i dziękuję, żeście wytrzymali na tym kanale w 2019. Mam nadzieję, że w 2020 roku pojawi się więcej filmów i będą równie chętnie oglądane przez Was. Niestety mam smutną wiadomość. Pod koniec roku 2019, w zasadzie dzień przed samym Sylwestrem, mój RTX uległ poważnej awarii podczas zapisu w Farming Simulatorze 19. Wyłączył mi się obraz, a z komputera poczułem specyficzny zapach i niestety z tyłu w gnieździe, gdzie siedzi karta, zobaczyłem minimalny dym. Wyrwałem od razu wtyczkę z komputera, żeby odciąć zasilanie. Szybko ściągnąłem szybę. Z tego, co ja się orientuję i na tyle, ile udało mi się to zdiagnozować, spaliła się karta. Najprawdopodobniej, w zasadzie nie wiem, czy działała ponownie, bo nie podłączałem tego komputera z powrotem. W każdym bądź razie po wyjęciu każdego jakby modułu komputera, płyty głównej, procesora, karty i tak dalej, sprawdzenie to przeze mnie, ja nie jestem elektronikiem, więc mogłem coś przeoczyć. Wydawało mi się, że procesor i płyta główna są ok, a wyraźnie z karty graficznej było czuć spalony plastik. Po ponownym złożeniu włączyłem tylko komputer, żeby zobaczyć, czy on w ogóle się uruchomi. On się uruchomił, wyłączyłem go tak szybko, jak go włączyłem. Karta zaświeciła, wiatraki ruszyły. Nie wiem, czy działało dalej. Wolałem tego nie ryzykować. Niestety kartę dzień przed Sylwestrem odesłałem do serwisu. Jest gdzieś teraz w drodze do magazynu, później z magazynu idzie do serwisu. Dlatego w chwili obecnej na moim kanale nie pojawiają się poradniki, nie pojawiają się nowe filmy, bo tak naprawdę nie mam na czym pracować. Ten filmik, który oglądacie teraz, w zasadzie nagrywam na laptopie z dużymi trudnościami. Nie mam też programów odpowiednich do obróbki filmu. Jak widać, też będzie logo Bandicam, bo tu na tym laptopie nie mam zainstalowanej pełnej wersji tego programu. W każdym bądź razie mam nadzieję, że karta zostanie mi szybko zwrócona albo wymieniona na nową i już niebawem pojawią się kolejne filmy i live'y na moim kanale. Także no, musicie uzbroić się w cierpliwość. Więcej informacji szukajcie na fanpage'u, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku. Pozdrawiam. Hej!